Lekarz zajmujący się chorymi walczącymi z COVID-19 zrezygnował z odejścia na emeryturę, aby leczyć pacjentów. Media obiegła smutna wiadomość o jego śmierci. Ludzie, którzy mieli zaszczyt spotkać go na swojej drodze, są zrozpaczeni, a o zmarłym piszą największe dzienniki świata. Jego poświęcenie w wypełnianiu przysięgi Hipokratesa w czasie epidemii koronawirusa może być inspiracją dla wielu młodych lekarzy. Lekarz, po przepracowaniu wielu lat, miał już odejść na emeryturę, ale w momencie wybuchu epidemii wirusa SARS-CoV-2 zrezygnował z tej możliwości i wyraził chęć dalszej pracy w szpitalu. Niestety w połowie kwietnia pojawiły się pierwsze niepokojące objawy, niedługo potem zmarł. Nowojorski lekarz wykazał się niezwykłym poświęceniem. Lekarz James Mahoney zmarł 27 kwietnia, po krótkiej walce z chorobą. We wtorek Washington Post przekazał smutne wiadomości o niezwykłym lekarzu, którego historia może być inspiracją dla wielu młodych osób. James Mahoney przepracował prawie 40 lat na nowojorskim oddziale intensywnej terapii i nie przestawał pomagać wszystkim, którzy tego potrzebowali. Leczył rannych po zamachach 11 września 2001 roku, pracował z chorymi na AIDS oraz HIV czy świńską grypę. W ostatnich tygodniach swojego życia po raz kolejny podjął się nierównej walki, tym razem z koronawirusem. Zrezygnował z przejścia na emeryturę, aby pomóc w walce z epidemią. James Mahoney był znanym i szanowanym lekarzem, który miał przejść na emeryturę niedługo przed. Odbył nawet rejs po Karaibach, który miał uczcić długi staż pracy oraz być symbolicznym zakończeniem zawodowej kariery. Kiedy jednak wirus zaczął rozprzestrzeniać się wśród ludzi, nie skorzystał z oferty swojego szpitala, który starszym lekarzom zaproponował możliwość odejścia na emeryturę. Po raz kolejny postanowił poświęcić się w celu ratowania ludzkiego życia i zdrowia. W brooklyńskim szpitalu pracował do połowy kwietnia, później zaczęła doskwierać mu wysoka gorączka, niestety później było już tylko gorzej. Zdecydowano się przenieść do innego szpitala. Sam lekarz bardzo długo nalegał, aby proces leczenia jego przypadku COVID-19 odbywał się w szpitalu na Brooklynie, gdzie przepracował wiele lat. W momencie, gdy jego stan drastycznie się pogorszył, zdecydowano się na przeniesienie go do placówki z lepszym zapleczem technicznym. Niestety mimo wysiłków lekarzy z Manhattanu, 27 kwietnia James Mahoney, nazywany przez przyjaciół i rodzinę naszym JZ, zmarł w wieku 62 lat. W pamięci wszystkich zapamiętany zostanie jako niezłomny charakter walczący o ludzkie życie za wszelką cenę. Źródło: Radio Z.